Cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Simon, a to jest FIFA 14, FIFA 14, więc poprzednia odsłona naszej cudownej FIFA, jako że wiadomo, 15, no nie muszę się chyba wypowiadać jaka jest, po prostu powiem, że się i tyle, zniszczony ten tryb został przez jej, ale wszystko co dobre zostało praktycznie w FIFA 14, nie grałem niestety w 13, musiałem się podrapać. Ale nie ukrywam, dużo przyjemniej mi się grało w 14 niż teraz obecnie w 15, czyli no to po prostu wbijamy sobie w Ultimate Team i zobaczmy, czy sobie zostawiłem tutaj jakieś karty. Aha, tak w ogóle, jeżeli mnie słuchacie jeszcze teraz, mam w ogóle 30 tysięcy końców, więc nice. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, karty, które są wam zbędne w FIFA 14, to chętnie je przyjmę, napiszcie w komentarzach. W zamian się wam jakoś odwdzięczę, może no po prostu wymienię was w odcinku, a jeżeli będziecie chcieli po prostu je do zwrotu, to ja po prostu oddam, także spoko. Wow, widzę, że mam tutaj jakiś składzik Serie A i to nie jest taki słaby skład. Mamy tutaj Handanovicia, mamy Ogbonne, Chiellini'ego, Abate, Armero, De Rossiego, Cuadrado, El Shaarawy'ego, Honde i Barbo z Murielem. Muriel, kiedy jeszcze był... Kiedy jeszcze był złoty i było mnie na niego stać, był kartą po prostu niesamowitą. Tak samo Victor i Barbo tutaj miały jeszcze 3 gwiazdki sztuczek. Teraz ma obecnie 4 w 15. Cuadrado też 4 gwiazdkowiec. Formacja 4-1-2-1-2, która została według mnie zniszczona w FIFA 15. Nie grałem się z nią zbyt dobrze. Ale czy mamy jeszcze tu jakiekolwiek karty? No nie, chyba tylko Serie A jest takie w miarę ogarnięte. No tak jest. No tak. Także jeżeli macie jakieś karty, które są wam zbędne, to możecie mi przesłać. Ja wam oddam, jeżeli będziecie chcieli zwrot. Także wymienię was w odcinku następnym. Także my sobie zagrałem sobie może tak dwa spotkania dzisiaj w lidze numer 3, bo tutaj widziałem, że jestem w lidze numer 3. I czy mam jakieś leczenie? Oczywiście, że nie. No to ja... Aha, kondycję jeszcze może damy. Nie mam kondycji. Okej. Okay. To ja lecę kupić te karty jednorazowe i widzimy się już przy wyszukiwaniu przeciwnika. Dobra, Liga 3 to może być świetny skąd już się chyba nie mylę, bo 85 cena. Chociaż chyba się jednak trochę pomyliłem, ale jest Sergio Ramos, jest Rooney, jest Mandzukic. Może być ciekawie. To jest Liga 3, więc przeciwnik może być dobry. Aha, jeszcze szpakuj jest włączony. No to zaraz to wyłączę i zapraszam was do oglądania. Aha, i łapka w górę, jeżeli wam się film spodoba. Honda, ładnie wypuść tutaj Muriela. Muriel sam na sam. Muriel! Kuźwa, Petrczek! To jednak tutaj nie działało w FIFA 14, gdy mogłeś sobie tak ominąć bramkarza, ale ładne podanie Hondy. No i szkoda, że tego nie wykończyliśmy, ale jest rzut rożny, który wykonuje Armero. Wciepka w pole karne, jest tam ktoś, kto zamyka. Chiellini! Aj! Jeszcze muszę pamiętać, że główki są tutaj zajebiste w tej FIFA. Także, no, nie będę się starał na nie grać, ale będę musiał po prostu o tym pamiętać i na to uważać. I Barbo, rozpęcie, i Barbo, lekkie lagi, i Barbo w pole karnym, i Barbo! Kurde! I znowu obrońca blokuje. Przepraszam za słowo kurde, jak coś. No i mamy kolejny rzut rożny. Może tym razem ta wciepka będzie lepsza. Zaś Armero, no dobra, on chyba nie powinien wykonywać, ale jakoś na niego przypadło to... Aha. Jezu, co ten De Rossi zrobił? Ło, co tu się dzieje? I Barbo, to będzie gol! Tak jest! Nie wiem, co tutaj zrobił mój przeciwnik, albo po prostu teraz klnie na FIFA, ale jest bramka dla nas, Wiktor, i Barbo ją strzela, po prostu miał pustą bramkę. Zobaczcie to jeszcze raz, Pepe, nieporozumienie z Petrem Czechem. No i po prostu bicie na pustą bramkę, 1-0 dla mojej drużyny. I Rooney, to jest gol. Nie, Handanovic, bardzo ładna interwencja, więc tutaj pierwszy strzał od razu nie było bramki, co często się zdarza, jednak nie tym razem. Może szczęście sprzyja lepszym, kto wie. Oj, Di Maria, no i to jest bramka, więc drugi strzał mojego przeciwnika to już bramka. Angel Di Maria, kurde, też pamiętam jego grę, fajnie mi się nim grało. Chyba najlepszy prawy skrzydłowy w tamtej FIFA, według mnie oczywiście. Ładne przyjęcie, strzał, no nie do obrony dla Handanovicia i mamy wyrównanie. I piłka do Ibarbo i to musi być gol. Ibarbo, mocno! Kuźwa, nie!
Viktor! Why? Idealne podanie, sam na sam, no kurde, tutaj się strzelało z power shotów. Sam na sam jednak, tym razem to nie podziałało, no trudno. Następnym razem się uda, ja wam to godom. Świetna piłka do Muriela, Muriel i teraz Lobik, tak jest, będzie gol. Jest, Luis Muriel, więc zauważyłem, że Petr Czech bardzo dużo wychodzi, znaczy mój przeciwnik dużo wychodzi Petrem Czechem, no i teraz to wykorzystałem, po prostu przelobowałem czeskiego bramkarza, no i mamy prowadzenie 2-1, tak więc jak mówiłem, tak zrobiłem, udało się. De Rossi, z daleka może. Jest! Pamiętam, że te strzały również były bardzo fajne. Daniele De Rossi je również bardzo dobre posiadał i mamy już 3-1 w minucie 51. Złe tutaj rozegranie przez przeciwnika. De Rossi dobał do piłki, strzał z prawej nogi. No i Petr Czech pokonany po raz trzeci. I czyżby to był rage quit? Chyba nie. No i koniec spotkania, wygrywamy je 3-1 po, no powiedzmy sobie szczerze, nudnym trochę meczu, mimo że 4 bramki padły, to w drugiej połowie głównie się przepychaliśmy w środku. Daniel De Rossi zawodnikiem spotkania, 10 strzałów oddaliśmy, więc zawsze nasza przewaga. Przeciwnik chyba też sobie wrócił do tej odsłony FIFA, gdyż nie miał zbyt fajnego składu. I trzecia liga też chyba to było trochę dla niego za wysoki poziom. Te seria naprawdę świetne. Tylko ten Honda, kurczę, przydałby się jakiś lepszy zawodnik, chociaż w sumie nawet spoko. Nawet zawodnik, wysoka, niska, no takie nawet work rate dla napastnika. Także fajnie, że mamy takiego zawodnika i jedziemy po prostu z drugim spotkaniem. No i pamiętajcie o tym, co powiedziałem na początku filmu, że jeżeli... Aha, jeszcze może sprawdźmy sobie drużynę tygodnia tutaj. Mamy tutaj Jorisa, Bonucciego, Kana, Kana, Chana, Kolarow, Defur, Magidi, Miller 90, Di Maria, Lewandowski, Welbeck, Donovan, no i jakieś tam srebrniaki, wow, Heiberg z Bayernu, on chyba był drogi. Takie mam przynajmniej przeczucie. Dobra, jeżeli macie, przypominam, jeżeli jakieś, macie jakieś karty fajne, jeżeli chcecie mi je przekazać, to piszcie w komentarzach. I wraz ze swoim nickiem Origin, także po prostu piszcie, a ja was zapraszam już do drugiego spotkania. A więc mam drugiego przeciwnika i wow. BPL i Yaya Touré, nie, tylko nie on, jest Sanchez z Arsenalu. Całkiem solidna obrona, oj, będzie ciężko jeszcze ten Czech na bramce po raz drugi, zresztą dzisiaj Jovetic, Ezil, Rooney był słaby w tamtej FIFA, pamiętam to doskonale, gdyż miałem okazję nim grać, także ja was zapraszam do spotkania, no i pamiętajcie oczywiście o łapce w górę i o tym, co powiedziałem zresztą przed chwilą. Jovetic z daleka, no i była bardzo dobra okazja dla przeciwnika, jednak na szczęście Czarnogórzec przestrzelił, no i Handanović nie musiał kapitulować. Ojej, błąd, to jest gol, zdecydowanie, no to o to już się wyprosiłem po prostu ten błąd, po prostu nie powinno się grać do środka, kiedy ma się piłkę pod własnym pole karnym, jesteś pod pressingiem przeciwników, jak celuj to przed film Ogbonna, no i przegrywam od minuty 13, ale postaram się spokojnie to wyrównać. Honda, no było blisko jeszcze i Barbo dobi, nie! Ale jeszcze jest szansa, nie ma szansy, kurczę, było blisko, ale jeszcze Ogbonna, może coś jeszcze skleimy. De Rossi do quadrado. Wciepa, ale Muriel nagłówki, wow, jakieś nożyczki tam próbował pociąć i jeszcze Honda. Petr Czech, wszystko, co chciałem w tej sytuacji powiedzieć, po prostu Petr Czech, który wyciągał w tamtej FIFA po prostu wszystko. I był po prostu nieziemskim bramkarzem. Zresztą jest chyba do dzisiaj, chociaż jego już się tak bardzo nie używa. A Muriel! Wow! Świetny volej! Naprawdę! Yaya Touré, dośrodkowanie jest Jovetic. No i było bardzo groźnie, bo wiadomo jakie są główki. I teraz mieliśmy dużo szczęścia, bo odbita piłka od któregoś z naszych obrońców i mamy rzut rożny, który wiadomo będzie groźny. Ezil, dośrodkowanie. Handanović. Ale jeszcze Touré, dośrodkowanie. Znowu Handanović po raz kolejny nas ratuje. No, nasz po prostu najmocniejszy punkt tej drużyny jak na razie, bo środek pola gówno robi póki co.
No i któreś dośrodkowanie i któraś główka musiała się po prostu udać i tak było tym razem. Stefan Jovetić 2-0, niestety przegrywamy. W ogóle fajnie wygląda w tej koszulce Milanu Stefan Jovetić. Ogólnie fajne koszulki Milanu. Milan miał w tamtym sezonie, ale trochę odbiegam już od tematu, bo przegrywam 0-2 i postaram się to odrobić. A wy wiecie, że jestem w stanie, także jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to po prostu zostawcie łapkę w górę. Jest rzut karny i mamy okazję na strzelenie bramki w końcu. Miejmy nadzieję, że pokonamy w końcu tego Petra Czecha, że już nie będziemy takiej pewności siebie i kto ma tutaj najlepsze karne. Chyba Muriel. Tak jest, no to damy strzelać Murielowi. Muriel pod poprzeczkę. Muriel jest! Został w środku Czech, ale nie podniósł tej szłapy. Jakie szłapy tej ręki i mamy 1-2, już tylko przegrywamy i miejmy nadzieję, że uda nam się doprowadzić do wyrównania. Handanowicz, co on zrobił? Ale to trzech razy sztuka. Jovetić jeszcze w 45 minucie doprowadził do wyniku 3-1, ale to co zrobiło teraz Handanowicz, to normalnie klasa światowa. Jednak wszystkiego nie można wybronić i znowu przegrywamy 2 bramkami. Handanowicz, co on wyprawia w tym spotkaniu, to jest niesamowite. Ile razy on już mnie uratował, to jest masakra, ale czy tym razem też to zrobi? Teraz nie musiał, chociaż... No, było blisko, ale ponownie blisko, bo już niesamowicie ile... To jest niesamowite ile... Aha, Walker. Tutaj rykoszet zmylił to Handanowicza, ale oczywiście mój błąd jak zwykle. Śmik już chyba trochę bardziej ograłem w tą FIFA. A ja do niej po prostu tylko wracam. Muriel, poprzeczka, dobitka, dobito, kuźwa i barbo. To była pusta bramka, ale Muriel jak przypieprzył, magia po prostu. Ale jeszcze raz możemy to zrobić, tym razem lepiej. I Barbów skończ to z główki. Nie, jeszcze nie. Ale jeszcze Muriel do kwadratu, uderz. Ale niekoniecznie w ten sposób. Kwadrado, no i Petr Czech po raz kolejny. No, to jest, ten mecz jest ewidentnie popis bramkarzy i widzieliście sami tego dowody. Ale i Barbo, no, strzelił gola honorowego z główki. 90 minucie na 4-2 prawdopodobnie. No szkoda tego przegranego meczu, ale wiadomo, to jest tylko powrót do FIFA. Jeżeli byście chcieli więcej FIFA 14 na moim kanale, to po prostu albo zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze, no i dajcie po prostu o tym znak. To ja zrobię jeszcze takich kilka odcinków, oczywiście z kartami, które możliwe, że mi przekażecie. Wspominałem o tym na początku odcinka, a za chwilę sędzia zakończy pewnie to spotkanie, ale jeszcze piłka do Muriela, może strzał na 4-3, nie, tylko słupek, okej. No i tak jak mówiłem, koniec spotkania, przegrywamy 4-2, ale ten mecz to ewidentnie popis bramkarzy. Handanowicz 12 strzałów odbitych, Petr Czech 11. Dalej 6 punktów, ale to jest Liga 3, więc trochę wyższy poziom niż prezentuje FIFA 15, bo tam nawet z piątej nie jestem. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, to zostawcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym co powiedziałem na początku. Także trzymajcie się ciepło i cześć!